Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Kapelusznik i zapraszam Was tym razem na film o moich 5 nielubianych postaciach ze świata One Piece. Pamiętajcie napisać swoje listy w komentarzach, plus subskrybujcie oraz zostawcie łapkę w górę, a zatem zaczynamy. Czcigodny łapol sama, na którego nie zasługujemy. A tak poważnie, postać, która nie jest jakoś specjalnie dobrze napisana, która jest wręcz nie tyle co słaba, co irytująca. Luffy nawet dość łatwo się z nim rozprawił. Wychowany na egoistę i snoba, który stawiał siebie wyżej od innych. Porzucił nawet własne królestwo i zabrał ze sobą wszystkich lekarzy z wyspy, zostawiając kraj kompletnie bez opieki. Obrzydliwa postać, która niestety wróciła do czynnej fabuły dzięki wydarzeniom z historyjki obrazkowej. I może nawet coś ciekawego wiedzieć z Reverie, ponieważ kontaktował się z Morgansem, szefem gazety w One Piece. Na koniec powiem to wprost, nie życzę mu niczego dobrego. Pewnie wszyscy zaszokowani, co tutaj robi jedna supernovas, ale prawda jest taka, że ja też nie wiem. Naprawdę nie umiem tego wyjaśnić, ale nie trawię totalnie jej postaci. Bunny z samego designu postaci od samego początku była dla mnie irytująca. Zazwyczaj nie lubię po prostu słabo rozpisanych postaci, ale tutaj nie lubię, bo nie lubię. I jedynie jej powiązania z Kumą są dla mnie rzeczą interesującą. W niej samej. Jej moc jest dla mnie zupełnie obojętna, a to co się z nią stanie też mnie jakoś specjalnie nie obchodzi. Ilekroć jest na ekranie, to czuję zobojętnienie czy nawet niechęć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i nie powiesicie, ale serio, nie umiem darzyć jej sympatią. Postać chyba znienawidzona przez każdego. Nie widziałem, by ktokolwiek lubił czy zachwalił Spandmana. Chyba status najbardziej irytującej postaci zdecydowanie należy do niego. A co by nie mówić, chyba swoją rolę wypełnił perfekcyjnie. Miał denerwować dosłownie wszystkich swoim zachowaniem i się prawdopodobnie udało. W przeciwieństwie do Łapola nie jest słabo rozpisaną postacią, to sobie trzeba zaznaczyć. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Bicie Robin czy nawet jego zbyt ambicjonalne podejście do całego CP9 i jego kariery idealnie podkreślały, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. No ale chyba nikt nie zaprzeczy, iż scena, gdzie Robinek łamie mu plecy na pół, nie jest piękna i pełna satysfakcji. Każdy się spodziewał tego osobnika na tej liście. Kolejna ultra irytująca persona, która doskonale spełnia swoją rolę, a zarazem chyba najlepiej rozbudowana z całej listy. Czego by nie gadać o paskudzie Orochim, to w backstory Odena dostał świetny motyw, już nieraz poruszany w One Piece, do zemsty na kraju Wano. Prześladowania wobec reszty członków jego rodziny były niesłuszne. Cały ród płacił tylko i wyłącznie za to, że dziad Orochiego chciał w nieczysty sposób sięgnąć po władzę. Samo sądy z obywateli Wano były okrutne, więc nie dziwi mnie w ogóle nienawiść Orochiego do mieszkańców Wano, jak i samego kraju. Dlatego pozwolił go zrujnować i prawie całkowicie przerobić fabrykę broni dla Kaido. Tego fragmentu zabraknąć nie mogło, bo jest kilka osób, które muszę wymienić. Na szczególną uwagę w moim zestawieniu zasługują Trebol, Sugar, Giola, Dellinger, Flampe, Sterry, Shirahoshi oraz Hody Jones. Całe te grono to bym zatłukł. Prawdziwa zgraja potrafiąca grać na nerwach. Z miłą chęcią w ustach to mówię, ale szczerze wręcz gardzę całą tą paczką. No któż inny mógłby być na pierwszym miejscu, to ja nie wiem. Święty Harlos, proszę Państwa. Czy to postać źle napisana? Nie. A czy postać, która ma irytować? I uwaga, tutaj odpowiem zaskakująco, ale również nie. Myślę, że Oda wręcz pragnie, byśmy szczerze nienawidzili niebiańskich smoków. Praktycznie zawsze ich pokazuje w najgorszym świetle. Ojciec do Flamingo to wyjątek potwierdzający regułę. A zatem co autor mangi chce nam przekazać? Osobiście myślę, że to ma być swego rodzaju lekcja. Złe wychowanie, pełne przepychu i braku jakiejkolwiek moralności, która jest zaprzeczeniem wszelkiego możliwego dobra, ma nam pokazać, że ludzie nie rodzą się źli, ale przez różne rzeczy w życiu, w tym wychowanie, schodzą na niewłaściwe tory.
Dlatego Carlos i inne smoki budzą u nas odrazę, pogardę i nienawiść. Są oni kompletnym zaprzeczeniem zwykłego człowieka. Wychowują się jako bogowie i żyją w takim przekonaniu całe życie. A dodatkowo świat oraz otoczenie ich w tym utwierdza. To nie do końca ich wina, jacy są. No ale to jest temat już na osobny film. Także to tyle ode mnie i... To byłoby na tyle. Zapraszam do komentowania, subskrypcji oraz polubienia materiału. Do usłyszenia następnym razem.